Siemanko. Dawno z nikim nie rozmawiało mi się o piłce nożnej tak dobrze. Jeszcze do tego prezent w postaci koszulki. Idealny dzień. Łukasz Rukoj i Przemek Dudzic, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w zorganizowaniu podcastu. Specjalne podziękowania również dla pana Mojżesza za użyczenie legendarnej prezesówki Niwy Nowa Wieś. Posłuchajcie historii, jak Bartek zamienił koszulkę Pasów na koszulkę Bianconeri, o jego początkach i planach na przyszłość. Zapraszam. Cześć Bartek. Witam serdecznie. Bardzo mi miło Cię w końcu poznać. Mi też bardzo. Cieszę się. Masz sentyment z tego miejsca, w którym siedzimy? Opowiesz coś o tym? Tak, tak, na pewno mam sentyment. Tutaj zaczynałem swoją przygodę. Troszkę w tym miejscu spędziłem czasu. Wiadomo, że można powiedzieć, czas się tutaj zatrzymał. Ale na bardzo pozytywnie. Tak, dywany są ekstra. Zaraz je sfotografuję po prostu ku pamięci. Bardzo mi się to podoba. No, dywany są rewelacyjne. Ma 40 lat mają. Ale to z pewnością muszą zostawić. Relikt. Wizytówka. Dokładnie, dokładnie. Dobra, ale pogadajmy o ostatnich wydarzeniach. Mistrzem Polski została Legia Warszawa. Wicemistrzem Jagiellonia. Niestety z ligi spada Termalika i Sandecja. Stadion w Nieciszy niestety ani Wam, ani im nie pomógł. Jakie nastroje w drużynie? Mówią też, że Sandecja spadła z hukiem. Że najgorsza drużyna w Ekstraklasie. No nie do końca mi się tak wydaje, bo tam poczytałam troszkę. Były drużyny, które miały jakby, wiesz, taki ciąg bez zwycięstwa duszy niż Wy zdecydowanie. Ale jak Ty to oceniasz? Jakie masz poczucie? No bardzo, bardzo ciężko tak dokładnie powiedzieć, bo wiadomo, dużo czynników się na to złożyło. No niestety spadliśmy, nie udało się. Chcieliśmy za wszelką cenę utrzymać się w tej lidze, pokazać, że to nie będzie jednorazowy taki epizod. No ale no niestety, jeżeli od 20, bodajże 22 spotkania, nie wygrywa się meczu, no to ciężko się utrzymać. Choć do samego końca walczyliśmy, były szanse. Też te drużyny, które były przed nami, no nie wygrywały, traciły punkty. No i nie było tak, że już kilka kolejek wcześniej lecimy z hukiem. No trzymaliśmy się do samego końca, gdzieś wierzyliśmy, że uda się utrzymać tą drużynę. Na pewno, kurczę, szkoda, bo pierwszą rundę mieliśmy naprawdę niezłą. Początek mieliśmy rewelacyjny. Byliśmy w środku tabeli, 7., 8. miejsce. Naprawdę prezentowaliśmy się dobrze. Potrafiliśmy na Jagiellonii wygrać, na Lechii. I gdzieś uwierzyliśmy, że naprawdę może być dobrze. Że utrzymamy się i że ta runda będzie może... Nie aż taka, ale że utrzymamy się, walcząc do samego końca, nawet na tą ostatnią kolejkę. Ale no niestety nie udało się i musimy wrócić do tej pierwszej ligi. Mhm. No i tyle, no. Epizod jednego roku. Chociaż tyle, że pierwsze udało. Koty za płoty. Tak, tak. Historyczny awans, więc... No tak, ale tak. Szkoda, rzeczywiście szkoda, ale koło klubu tyle działo się w sumie złych rzeczy. Głównie te sprawy organizacyjne. Na Was to miało duży wpływ? Myśleliście o tym, czy po prostu robiliście swoje, a mimo wszystko nie udało się, nie wyszło? No, robiliśmy swoje, ale wiadomo, tak jak wspomniałeś jeszcze o tym stadionie, że graliśmy na wyjeździe w Nieciszy, to też no nie pomagało, no bo umówmy się, jeżeli co tydzień, co drugi tydzień gramy w Nieciszy, jedziemy w tym samym dniu, kiedy jest mecz. Niekiedy zdarzało się, że jechaliśmy dzień przed, ale nie trenowaliśmy praktycznie w ogóle na tym stadionie, na tym boisku. To też nam nie pomagało. Kibice nie mogli jeździć w tak licznej grupie, tak jak pomagali nas u siebie, gdzie w pierwszej lidze naprawdę no, bardzo ciężko miała drużyna przyjezdna, żeby urwać nam punkty. Bodajże przez 2 lata straciliśmy może 7-8 punktów.
I to nam na pewno nie pomagało, no ale też nie ma co tłumaczyć się i jakieś tam szukać wymówek, że to wojskowniczy czy zadecydowało o tym, że nie utrzymamy się, ale na pewno nie pomagało, no ale no niestety no, nie daliśmy rady i spadliśmy. Tak to się skończyło. No, w klubie w sumie nie było aż tak. Nie było źle, ponieważ to co mieliśmy zagwarantowane, to było dotrzymane przez zarząd i tutaj nic nie możemy złego słowa powiedzieć. Tylko no, ten stadion no, nie zostało chociaż coś zaczęte i może przez to też bardzo duży szum się zrobił na Sandecję, na Nowy Sącz, że no, zarząd nie zrobił nic, aby ten stadion w jakimś stopniu mógł powstawać. Czy to jest artykuł na wyszło? Prawdziwa akcja detektywistyczna była zrobiona przez dziennikarzy. Czytałem akurat, gdzieś tam chłopaki link podesłali na grupie. Nie wiedziałem nic w ogóle o tym artykule, dopiero gdzieś się tam dowiedziałem z 3-4 dni później, że ten artykuł powstał. No i no, przeczytałem. No i cóż, no i to tak wspomniałem wcześniej, no, zrobiło się głośno o Sandecji i szukano, nie wiem, jakiś tam, może jakiegoś rozgłosu na temat tego klubu, ale też dużo było tam nieprawdy w tym artykule i tak do końca nie było. Okej. Okay. Wiesz co, no, teraz Zagłębie Sosnowiec awansowało do Ekstraklasy, ale 10 lat temu, jak wchodzili też do Ekstraklasy, też było dużo szumu wokół tego klubu. To była cena afera korupcyjna, więc na dzień dobry ujemne punkty. Zdaje się, też była degradacja o jedną klasę rozgrywkową po zakończonych rozgrywkach. Chyba potem, zdaje się, ta kara była przeniesiona w czasie, na później. Był też taka chwila, kiedy Zagłębie miało, wiesz, 4 punkty i 4 trenerów. Także też nie błysnęło wtedy. Zobaczymy, jak im teraz pójdzie. Ale no, tak jak mówię, no, dla mnie to są pierwsze koty za płoty po prostu. No, no. No tak, zgadza się. No oni mieli też trudny okres, jakieś perypetie. No zobaczymy też, jak oni wypadną. Na pewno też jako Beniaminek jakieś doświadczenie będą może mieć na nas i znaczy no, na klubie Sandecja. Nie wiem, jak teraz wygląda kwestia stadionu na Ludowym, bo wcześniej też mieli z tym problemy, zdaje się, też grali mecze na wyjeździe. Nie, wydaje mi się, że oni chyba będą mieli, dostaną licencję, tak, nie będzie tam problemu. Tak mi się wydaje, że jak pamiętam, to raczej licencję na grę w Ekstraklasie dostaną. No, wtedy też było bardzo głośno. Wspominam o tym, bo po prostu miałam taki epizod w swoim życiu, że jeździłam na mecze Zagłębia Sosnowiec. Dlatego i wtedy było bardzo głośno. Działo się strasznie dużo koło klubu. Ale wiesz co, wydaje mi się, że oni na pewno dostaną bez problemu. Jedynie coś będą musieli tam dorobić, ale przecież ja grając w Krakowi, to jeżeli by wtedy, kiedy stadion budowali, to graliśmy właśnie w Sosnowcu. Klub wynajmował stadion i boisko w Sosnowcu, w Ekstraklasie i no nie sądzę, by się tam wiele też zmieniło, żeby oni mogli nie dostać licencji, tak więc wydaje mi się, że spokojnie. A mieć Legnicę? Zaskoczenie to jest? Nie, akurat ja mieć obstawiałem, że na pewno awansuje. Na samym początku tam wiadomo, gdzieś tam w grupie obstawialiśmy, kto może być teraz mocny i awansować w pierwszej lidze, to wiedzieliśmy, że Miedź będzie bardzo mocna i graliśmy z nimi kilka spotkań w pierwszej lidze i już wtedy naprawdę bardzo dobrze grali. Mają bardzo dobrych zawodników, grają naprawdę w piłkę, chcą grać w piłkę, mają zawodników technicznych, dobrze wyszkolonych i no i ja obstawiałem, że Miedź na pewno awansuje jeszcze z tą drużyną, z tymi zawodnikami
doszło tam kilku jeszcze też doświadczonych zawodników, którzy w Ekstraklasie grali, i przyszedł też naprawdę dobry trener, gdzie zawsze był w klubie, to dobrą robotę robił. Tak więc to akurat nie jest niespodzianka. No a Sosnowiec jakąś jest małą niespodzianką, bo no tam była walka do końca. Chojniczanka tak. Chyba deptała po piętach. Tak. No Chojniczanka. No ja akurat tą drugą drużynę obstawiłem, Chojniczankę, że Miedzi Chojniczanka, bo też bardzo dobrych zawodników Chojniczanka ma. Też tam dwóch kolegów gra z Krakowi przyszło. I myślałem, że oni będą tą drugą drużyną, ale Sosnowiec jednak okazał się w ostatniej kolejce naprawdę bardzo mocny, bardzo dobrze grali, wszystko wygrywali zasłużenie i prezentowali się naprawdę super, tak więc zasłużenie awansowali. Wspomniałeś o Krakowie, właśnie chciałam do tego nawiązać, może nie do samego klubu jeszcze, ale no, grałeś kupę lat w Ekstraklasie, grałeś też w pierwszej lidze, masz porównanie. Duża jest różnica między tymi dwoma klasami rozgrywkowymi? Jakbyś miał teraz porównać te dwa sezony pod rząd? Czy jesteś tak samo wyczerpany po jednym i po drugim? Po tym o walce o awans i po walce o utrzymanie? Kurczę, powiem Ci, że nie ma aż teraz tak dużej różnicy naprawdę. Jest duża różnica pod względem kultury gry w Ekstraklasie. Jest różnica, naprawdę jest różnica. Jest pod względem zawodników. Ale wydaje mi się, że jakiejś dużej różnicy nie ma. Na pewno w pierwszej lidze jest bardzo dużo walki. Porównując do Ekstraklasy. Czyli ta kultura, a pierwsza liga jest walka. Kiedyś mówiono, że lepiej się ogląda pierwszą ligę, bo wiesz, tak, tutaj, zacieklejsze mecze tak, są tak, po tak. Nie ma kalkulacji, bo wiadomo, gdzieś tam w Ekstraklasie zawodnicy z większą kulturą już tak nie są aż tak ambitni, wiadomo, nie będą, nie wiadomo jak walczyć, mają inne predyspozycje, a jednak w pierwszej lidze każdy walczy na maksa, nie ma zawodników, którzy można powiedzieć odpuszczają, i gdzieś jak ekstraklasowa drużyna z pierwszą ligą się spotykała w pucharach, to mecze naprawdę były na styku i nie było tej dużej różnicy. Ale jednak no wiadomo, no, ekstraklasa na pewno przeważa bardzo, bardzo dużo pod względem no jednak stadionów, tej otoczki, finansów. No to jest, można powiedzieć, przepaść. Pierwsza liga ekstraklasa, no to jednak tutaj jest bardzo duża różnica. A powiedz mi ten podział na grupę spadkową i mistrzowską. Pierwszy raz grałeś w tym systemie? Czy w Krakowie jeszcze w tym ostatnim sezonie udało Ci się zagrać w tym systemie? Z tymi dodatkowymi meczami? Bo to wyszło w 2013-2014, zdaje się, była ta reforma. Chyba. Z Krakowi odchodziłeś w 2014? Sobie muszę przypomnieć, chyba. Chyba teraz w Sandecji. Pierwszy raz grałeś w tym systemie? Tak, pierwszy raz. Kurczę, nie chcę. I co, nie jestem pewny, ale chyba pierwszy raz. Ciekawsze są przez to rozgrywki? Wydaje mi się, że w jakim sensie tak, skoro... W sensie dla Was, dla piłkarzy, no bo tak, wiesz, tak, dla tak. Kibiców pewnie tak. Na pewno jest duży plus pod względem tego, że jest więcej spotkań. Mhm. To jest na pewno... 30 za mało. Tak, to jest duży plus. Ja bym bardzo chciał, żeby było tak jak w Anglii. To jest rewelacja, tak? Tam jest praktycznie grane sobota, środa, tak więc to jest super i też praktycznie wszyscy zawodnicy są w tempie, są przygotowani. To jest no, na pewno. Wtedy można się naprawdę ograć. Tak i to jest na pewno super. Taki ten podział jest i trzeba to szanować. Na pewno te drużyny, które gdzieś tam walczą o utrzymanie, to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe, no bo jest mała różnica punktów i te drużyny, które walczą tak samo,
No i na pewno w ostatnich kolejkach przed tym podziałem, no to to jest bardzo, bardzo, bardzo zacięcie, bo jednak te drużyny gdzieś tam, które chcą do ósemki, a te drużyny, które nie chcą spać, no to ten jest, jest bardzo, bardzo widowiskowo. Wydaje mi się, że na plus. No. Na pewno było dużo, dużo gdzieś tam negatywów odnośnie tych podziałów, że duża niesprawiedliwość dla różnych drużyn, tak więc to chyba. To chyba było, no... Podział w sensie chodzi ci o te punkty wtedy, kiedy jeszcze dzielono przez dwa, czy... Tak, tak, gdzie... gdzie bo teraz gdzie, z tego zrezygnowano, tak, no, w tym sezonie, tak, tak, ubiegłem właśnie, już w zasadzie. Tak, tak, właśnie. To chyba było złe, no bo niektóre drużyny były rzeczywiście, czuły się skrzywdzone, poszkodowane, tak, skoro miały jakąś tam ilość punktów przewagi i nagle im ktoś odbierał, no to to rzeczywiście. Znów te, które były gdzieś tam na końcu i miały dużo straty i nagle okazuje się, że mają tam 3-4 punkty straty, no to dla nich super, no ale jednak z tego zrezygnowali teraz, no bo widocznie no doszli do tego, że... Jawna niesprawiedliwość. Tak, no, że teraz wydaje mi się, że jest okej. Okay, no. Mogłoby być tych drużyn więcej, nie wiem czy to rzeczywiście będzie, że tam jeszcze że będzie więcej drużyn, dwie drużyny jeszcze dojdą w Ekstraklasy, ale nie wiem, czy to będzie, czy nie będzie. No, fajnie by było, jakby było z 22 drużyny w Ekstraklasie, bo wydaje mi się, że spokojnie z 5 drużyn, 6 w pierwszej lidze bez problemu by mogło grać w pierwszej lidze i mają stadiony też, które bez problemu licencje by na grę w Ekstraklasie dostały. Tak więc to by było na pewno super. Musisz to przeforsować. Swansea i Łukasz Fabiański też spadają z ligi, ale kibice bardzo, bardzo chcieli, żeby Fabiański został w klubie, żeby ich nie opuszczał. I nie wiem, czy widziałeś też posta kibiców Sandecji. Wypowiedzieli się na temat tego klubu, oczywiście no, dość negatywnie o niektórych osobach, o prezydencie, działaczach, byłym prezesie już. O niektórych zawodnikach, nazwali ich pseudogwiazdeczkami, zdaje się. No ale ty jesteś akurat w tej grupie, którą docenili, że zasłużyłeś na szacunek i byłeś jedną z tych osób, która ciągła ten wózek. Jak się z tym czujesz? No bardzo, bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. A widziałeś to? Czytałeś w ogóle? Tak, 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 też przeczytałem. No na pewno bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. No kibiców opinia bardzo cieszy, bo jednak no to jest ten 12 kibic i przychodzą na mecze, przychodzą na mecze, płacą swoje pieniądze, poświęcają też czas i to jest też naprawdę bardzo, bardzo miłe, jak kibice tak się wypowiadają o danym zawodniku. Tak więc nic, tylko się cieszyć i ciężko pracować, bo jednak kibice widzą, kto daje serducho, kto walczy, kto się poświęca i doceniają to. A ten, kto nie oddaje serducha, można powiedzieć, no, może nie przechodzi obok meczu, ale nie daje tyle, ile by mógł, ile jest w stanie, bo jest dobrym zawodnikiem, ale może różne sprawy mu przeszkadzają albo inne rzeczy, to jest inaczej. A kibica można powiedzieć nie oszuka się, bo bez kibiców no, ciężko, żeby futbol istniał. A byli tacy zawodnicy w Sandecji, którzy przeszli koło meczu? Wydaje mi się, że nie było takich zawodników. No każdy wiedział, o co gra, każdy wiedział, jaka jest stawka. Każdy też pracuje na swoje nazwisko, na to, gdzie potem może trafić albo gdzie będzie grał. Tak więc wydaje mi się, że nie było takiej osoby. Ano, że spadliśmy, no to tak to się potoczyło i już czasu się nie cofnie. Jesteśmy drużyną, dużo nas było w drużynie, tak więc tak to się skończyło. To nie był twój pierwszy spadek?
z Krakowią w sezonie 2012-2013. Też się tak stało. Każdy spadek jakby boli tak samo? Czy wiedziałeś, że z Krakowią będzie po prostu szybszy powrót? Teraz nie wiadomo, jak może być. Boli tak samo, wydaje mi się. No, z Krakowią też było bardzo ciężko, bo też była naprawdę wtedy, kurczę, bardzo dobra drużyna. Dużo było nazwisk znanych. Tam była na pewno większa presja i potem było bardzo dużo pretensji. Parę głów poleciało, z tego co pamiętam. No, były ciężkie momenty i chwile. Kibice też, no... Wypowiedzieli tak, się na no, ten temat dobitnie. No, delikatnie mówiąc, nie byli zadowoleni. Ale kibice od tego są. Tak, tak. No, mają do tego prawo. Jasne. Tym bardziej, że no, Krakowia jest, kurczę, no, klubem o takiej historii, że no, zasługuje tylko na grę w Ekstraklasie i na coś więcej. Ja się bardzo cieszyłem, jak dostali się do pucharów, jak tam walczyli. Tam powinni grać. No, w Sandecji nie było aż takiego ciśnienia, no bo wiadomo, zespół i kluby z najmniejszym budżetem, można powiedzieć. I też gdzieś tam większość ludzi spisywało nas na straty, na spadek, ale chcieliśmy pokazać tak jak w pierwszej lidze, gdzie też nikt na nas nie stawiał, że damy radę i że walczymy ten historyczny awans. Tak samo chcieliśmy to pokazać i udowodnić niektórym ludziom, że się mylą, utrzymując się, no ale no, nie daliśmy rady i to naprawdę też bardzo, bardzo bolało. No, dwa spadki. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnego spadku. Dlatego ci życzę. No, bo gdzieś tam widziałem ostatnio jakieś rankingi, tabelki zawodników, którzy mieli największą ilość spadków. I tam chyba rekordy są 4-3. No, ja już mam 2 i mam nadzieję, że będzie koniec, bo już mam, kurczę, bliżej niż dalej do końca swojej przygody i mam nadzieję, że już nie będę miał żadnego spadku, ale no, piłka jest tak nieobliczalna, że nie można się niczego spodziewać. Mam nadzieję, że, kurczę, teraz wszystko będzie tak, że będzie znów jakiś może awans sportowy. Mhm. A jak to się stało, że znalazłeś się w ogóle w Krakowie? Kto cię wypatrzył? To było za czasów Unii Oświęcim w lidze małopolskiej juniorów. Wtedy nam bardzo dobrze szło. Byliśmy w czołówce wtedy, chyba na czwartym, piątym miejscu. Wtedy była, już nie pamiętam, miejscowa, to było Krakowia czy Wisła, Hutnik i my byliśmy potem. No i tam wypatrzył mnie wtedy jeden ze skautów, Górecki. Wtedy graliśmy z Krakowią, 2 bramki wtedy zdobyłem. No i tak to się potem potoczyło. Zostałem zaproszony na testy. Wtedy był trenerem Stefan Majewski. Z tatą wtedy jechałem busem, kurde, do Krakowa. Cisnąłem z nim, kurde, we dwójkę jechaliśmy. Chyba pierwszy raz w Krakowie byłem. Stresowałeś się? Bardzo się stresowałem. Kurde, na maksa. Stresowałem się tak, że ja cię kręcę, nie, co to będzie. Nawet nie miałem dobrych butów wtedy. Graliśmy sparing na Sztucznej Murawie z Kmitą Zabierzów, tak. Ty nie miałem butów, pamiętam, że chłopaki... Nie spukaj mi w to, bo nie będziecie słychać. Ja na pianinie bym nagrał. To może potem, jak już włączymy sprzęt. No, nie miałem... Czyli stresowałeś się, tak? Nie miałeś butów? Tak, chyba to właśnie teraz mi się ten... Udzieliło. Przypomniałeś sobie? Tak, przypomniałem sobie, jak jechałem i... Okay. Tak, i w szatni siedziałem, nie miałem odpowiednich butów. I chłopaki też tak wtedy na mnie patrzyli, wtedy z Krakowa, jak ja butak będę grał. No ale zagrałem, 3 bramki wtedy zdobyłem w tym sparingu. Potem jeszcze zagrałem w jednym. Już miałem zatejpowanego jednego buta. Nawet mam zdjęcie, to ci pokażę, jakiego wtedy miałem buta. Też zdobyłem jedną bramkę i od razu podpisałem wtedy kontrakt. No i troszkę spędziłem czasu tam. No, sporo.
No tak jest, tak to się zaczęło. A pamiętasz, komu wtedy kibicowałeś? Jakiej polskiej drużynie? Czy tak na ironię byłeś fanem Wisły Kraków? Nie byłem wtedy. Chyba Lech wtedy. Gdzieś tam najbardziej pamiętam to Lech Poznań, Kolejarz. Ale nie byłem jakimś mega wtedy kibicem jakichś z polskich drużyn. Pamiętam Widzew też. Widzew, jak wtedy dobrze grał. Chyba te drużyny. Jakoś tak mega wtedy pamiętam, nie śledziłem. Wtedy byłem całkiem pochłonięty w coś innego. Więc też się tak nie spodziewałem, że się tak potoczy, nie? Gdzieś tam miałem inną jakąś tam jazdę w tych czasach, nie? Aha, okej. Okay. Czyli nie było tak, że wiesz, grałeś sobie w tych juniorkach i marzyłeś sobie codziennie: Jezus Maria, kiedyś będę najlepszym piłkarzem na świecie i zagram tu i tam i będzie zajebiście. Nie. Nie miałeś takiego czegoś w głowie? Nie. Nie byłeś wtedy nastawiony, wiesz, na karierę, wiesz, piłkarską? Właśnie nie. Grałem sobie tak na luzie, cieszyłem się. Wiadomo, w Żakach, w Tramkarzach, tutaj w Nowej Wsi. Gdzieś byłem wyróżniającym się zawodnikiem. Gdzieś te turnieje w Żakach, w Tramkarzach, no dużo strzelałem tych bramy, gdzieś się tutaj wyróżniałem. Ale cieszyłem się po prostu grą i można powiedzieć, żyłem z dnia na dzień. Potem poszedłem do Sięcina, do szkoły sportowej. Gdzieś tam już bardziej troszkę zacząłem myśleć, że a może, ale w jakimś tam procencie dalej sobie grałem na spokoju, ale widziałem, że gdzieś to w dobrą stronę idzie i gdzieś się to zainteresowanie zaczęło moją osobą. Miałem parę jakichś propozycji. No i trafiłem do Krakowi, ale też jakoś mega nie wiedziałem, co będzie. Chciałem po prostu grać, cieszyć się i co będzie, to będzie. No, jakoś to mega tak wtedy pamiętam. Bardziej to się bałem tego Krakowa i co to będzie, jak to się wszystko przeniosłeś ułoży. Się tam, rozumiem, tak? Mieszkałeś w Krakowie? Tak, w internacie jakiś czas i potem dojeżdżałem. Potem dojeżdżałem, wracałem tutaj praktycznie cały czas, potem znów tam mieszkałem. Ale cały czas tutaj wracałem, gdzieś mnie tutaj ciągło, nie? W te rejony i można powiedzieć, żonie to powtarzam, tu się czuję gdzieś najlepiej, no, w tych rejonach tutaj, w tym obrębie. Choć Kraków jest no, drugim domem, można tak powiedzieć, bo w Krakowie się już po tych 8 latach, gdzie tam spędziłem w Krakowie i no, pół roku było przerwy, to ja w Katowicach byłem na wypożyczeniu, no, gdzieś tam żyłem, wszystkie te zakamarki, kąty znam dobrze w Krakowie i to można powiedzieć, no, drugi dom. A derby Krakowa? Bo to było zawsze emocjonujące wydarzenie dla kibiców, mediów, dla piłkarzy też? Bardzo, bardzo. Było na maksa wtedy, pamiętam. Derby to było coś... Wtedy były czasy panowania Wisły ogólnie, nie? Zawsze mistrz. Tak, tak, tak. Dokładnie. Ciężkie mecze. Oj, ciężkie. Ciężkie wtedy były mecze. No można powiedzieć zawsze, no większość meczów przegrywaliśmy wtedy, w tych czasach. Ale derby były... A któryś mecz pamiętasz tak szczególnie, wybitnie? Tak, pamiętam bardzo dobrze, wtedy kiedy brak jeszcze. Dokładnie o to mi chodziło. No, kurde, no. Podwójna satysfakcja? Tak mi teraz przypomniałeś, jak nie miałem włosy wtedy, ja ci kręcę na tym starym stadionie. Ja ci kręcę. No to było no, coś niesamowitego. Chyba wyszedłem siebie, kiedy pamiętam. No. Na 2-1 zdobyłem bramkę. Też się zapisałem w historii. No ale no, te derby przegrywaliśmy, ale była niesamowita atmosfera, pamiętam. Teraz już tego nie ma, ale wtedy jeszcze jakby stary stadion, to no, cuda się tam działy. Pamiętam poza stadionem, jak się kibice gonili, kurde, co się działo. No, robiło to wrażenie, naprawdę. No, Kraków był niebezpieczny. Tak, był bardzo niebezpieczny. No, co jakiś czas się dowiadywaliśmy, że różne... No, straty nie, w ludziach tak, są nawet. Tak, no dokładnie. No to robiło niesamowite wrażenie. Później już się zaczynało gdzieś to bezpieczniej robić, te nowe stadiony i Wisła i Krakowia, nowy stadion, już gdzieś większą uwagę, więcej policji, już takiego nie było. Wiadomo, że dalej się go, nie wiem jak to się mówi, gdzieś tam w swoich zakamarkach wiedzą co, gdzie, jak, ale wtedy było to bardzo widoczne. No i derby no niesamowite były. No to była adrenalina taka,
jakby człowiek się po prostu czegoś huźwa nawąchał, nie? No, nafukał. No. Dla kibiców to już było, no, to już coś było niesamowitego. No. To już zawodnicy, no, naprawdę musieliśmy 200% siebie dać, bo jeżeli ktoś w derbach by odpuścił albo, no nie wiem jak to nazwać, nie dałby siebie 100%, no to, to kibole by, kurde, no, z takim zawodnikiem zrobili porządek. No. To się dało odczuć. No, niektórzy nie wytrzymywali presji, pamiętam. No. Czyli były takie sytuacje? Były. No. Zdarzały się. No. Też było, jak wtedy jeszcze nie było tak obcokrajowców, ale wiadomo, oni później jak dochodzili, to no nie do końca zdawali sobie sprawy, jak ten mecz wygląda. Wiadomo, że mówili, że derby, że wiedzą, jak to wygląda, bo między sobą gdzieś tam też derby grają, ale to nie wygląda tak jak Krakowia Wisła. No to są w Europie jedne z największych derbów, nie tak? Partizan, Sfena i jeszcze inne drużyny, no to już jest, no, ogień. Niesamowite. Ciężko ci było odejść z Krakowi? Po tych 8 latach, zdaje się? Kurde, no Łezka się na pewno jakoś zakręciła po tylu latach. Ale no też spędziłem tam tyle lat i no już potrzebowałem czegoś innego. A kto o ciebie walczył po odejściu z Krakowi i dlaczego wybrałeś Sandecję? No była kilka drużyn, ale wtedy wybrałem Sandecję, bo chciałem przede wszystkim zrobić krok w tył i grać systematycznie. Bo w Krakowie były różne momenty, leżacy trenerzy byli, no grałem, nie grałem, kurde, wzloty, upadki, ale zawsze fajnie, bo się podnosiłem, ale upadek i do góry, i w dół. A w Sandecji miałem bardzo duże szanse na praktycznie, no, granie oddechy do dechy, jak to się mówi. Wiadomo, nie z miejsca, ale wywalczając sobie tą jedenastkę, wiedziałem, że gdzieś będę miał w Sandecji możliwość bardzo częstych występów i wtedy na to postawiłem, żeby iść i przede wszystkim grać. Grać mecz za mecz. I wtedy jak przychodziłem, pamiętam, chyba drugi czy trzeci wywiad dałem, że przychodząc tutaj, bardzo bym sobie życzył, mimo tego, że przysłowiowy robię krok w tył z Ekstraklasy do pierwszej ligi, ale bardzo bym sobie życzył i będę walczył, żeby zrobić tutaj po prostu awans z Sandecją do Ekstraklasy. I kurczę, się udało. Zdaje się, zażartowałeś, że jak nie zrobicie tego awansu, to rezygnujesz w ogóle. Dobrze się dowiedziałaś, naprawdę, no, super. Dobrze się dowiedziałam. No. Tak. No były jaja mega, no. Były jaja w szatni, kurczę, chłopaki już mi robili, kurde, buty będę miał na kołku, już mogę się pakować, chyba zwariowałeś, jeszcze 30 nie masz, już będziesz kończył, nie wiem, awans zrobimy, zobaczycie, nie, nic nie będę kończył, nie. Żeś grubo pojechał, nie, już praktycznie jeszcze niecały rok był i dopiero zaczynaliśmy. Potem w czerwcu jeszcze to dalej podtrzymywałem, ale nie byliśmy w czołowym miejscu, byliśmy wtedy chyba na 8., 9. miejscu po pierwszej rundzie, ale mówię twardo, mówię, musi być awans, jak nie, to kończę odchodzenie. I potem była kupa śmiechu, jak zrobiliśmy ten awans, to jak była feta, to... Zmobilizowałeś ich po prostu. No, zmobilizowałem je. W tej ekipie to nie trzeba było mobilizacji, wszyscy się na maksa mobilizowali. No. Wziąłeś też udział w moim ulubionym programie sportowym, z moim ulubionym dziennikarzem sportowym, Turbo Kozak. Kurczę, drugie miejsce nam brakło do pierwszego trochę. O rany. Ale czego byliście w parze? Kurczę, chyba dwójkami wtedy było. Pamiętam, że dwójkami. No, było kilka. Tak, a dlaczego wtedy z Władkiem byłem? Nie wiem, może, bo mnie wybrali, bo może już, kurde, nie było nikogo chętnego. Dlatego może. Ja nie mogę sobie przypomnieć. Ja słuchałam podcastu z Bartkiem Ignacikiem i właśnie mówił, że na początku, jak Turbo Kozak powstał, to bardzo ciężko było kogoś namówić, żeby wziął udział w programie, że wiesz, ogólnie jeździł, prosił się, dzwonił, a teraz wiesz, oknami i drzwiami wolą, nie? Tak, a wydaje mi się, że wiem, dlaczego tak było, bo wiem, że wielu zawodników obawiało się, że jak słabo wystąpią w Turbo Kozaku, jak dadzą plamę,
Bo to kurczę, no jest no ślisko. Zaraz tam idzie wszystko, wszystko może wyjść. Jak to się naprawdę źle zaprezentuje, to będzie taka szydera, że drewniany. I wiem, że na pewno kilku, no może nie wiem, kilku, ale jakaś grupa zawodników, no tak wtedy słuchałaś, obawiała się właśnie tego, nie? Ja usłyszałem, kurde, jestem, mówię, idę, a co tam i tak, mówię. Tyle, co już mówię, nieraz dostałem tam jakiś szpilek albo szyder czy coś, to mówię, idę śmiało, nie, mówię, nie ma problemu, z kim idę, mówię, a Władek jeszcze, no to, mówię, idziecie, idziemy, nie? No i kurde, drugie miejsce zajęliśmy, no. Wtedy chyba wygrał, kurczę, kto to wtedy wygrał? Chyba Madejos, tak, Madej z Łukasikiem chyba. Oni w Górniku wtedy byli, tak, chyba ta para wtedy wygrała, no. Tak. Górki wam najlepiej poszło zdjęcie. No, 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 no to akurat, które nadrobiliśmy główkami, no. Kurczę, tam też no, nie poszło nam, bo tam parę rzeczy, no super jest, ja też oglądam. Cały czas gdzieś tam Turbo Kozaka staram się śledzić i patrzeć, jak to teraz wygląda. No rozwija się. Można się sprawdzić, nie? Tak, można się sprawdzić, no. Naprawdę, no. No super, no, kurde, okazało się, Turbo Kozak okazał się rewelacją naprawdę. Co roku nagrody są przyznawane, świetnie to wygląda, tak. Świetnie prowadzone. No teraz Sebastian Mila został, tak, tak, tak. Turbo Kozakiem. Tak, zgadza się, oglądałem galę, super, no, zakończył karierę. Wspaniałą karierę, bardzo dobry zawodnik, rewelacyjna lewa noga, techniczny. Super się wypowiedział, to jest naprawdę szacunek jeszcze Turbo Kozaka na sam koniec zgarnął, no ale widać no, wyszkolenie jego i jak to się mówi, bajerę i lewą nogę. No. Twój brat gra też w piłkę, obecnie Unia Oświęcim, tak? Mm-hmm, tak, tak. Powiedz mi, dlaczego ty zaszedłeś tak wysoko? No on nie, zdaje się powyżej czwartej ligi nie zaszedł, ale czy... Nie chcę jakby wnikać w to, czy tam punktować go, że on jest słabszy czy coś, ale konkurowaliście ze sobą? Rywalizowaliście ze sobą? Nie. Nie było akurat takiego czegoś. Nie. Co sprawiło, wiesz, że tobie się udało? Charyzma i charakter. To nieraz rozmawiamy i między sobą gdzieś tam też wspominaliśmy takie chwile, że ile momenty, dlaczego tobie się nie udało, a Przemek bardzo dobre papiery miał, bo naprawdę... Łowca bramek, wszędzie tak, czytałam. Tak, tutaj łowca bramek też, kurczę, miał super 1-1, potrafił za zawodnikiem zakręcić. To miał tą przekładkę naprawdę bardzo dobrą, no ale jednak no, zawsze gadaliśmy, że no, młody jednak charakter, charyzma i dążenie do celu, no to... To było co, gdzie po prostu mnie pało no w jakimś sensie tam do góry i w jakim stopniu w tej przygodzie mi się poszczęściło, a jemu nie. I wydaje mi się, że chyba to jest... Pewnie on jest szczęśliwy na innym poziomie po prostu. Tak, zgadza się. Ma się bardzo dobrze, super sobie radzi. Też jest przecież szczęśliwy. A jakie macie charaktery? Jakie mamy charaktery? Mhm. Jakbyś miał o sobie coś powiedzieć, jakieś cechy wymienić i jego? W czym się różnicie? Spokojniejszy jestem bardziej. Ty? Tak, spokojniejszy, bardziej wyważony, stonowany. Choć Przemek nie jest jakoś mega wybuchowy, ale chyba to jest ta różnica między nami. Chyba jesteśmy najbardziej podobni z braci. Głos mamy bardzo podobny. Gdzieś tam wyraz twarzy też. Nosy. Można powiedzieć. No, nosy te same. On ma troszkę gorszą klapkę niż ja. Ja to się ucieszę, jak to słyszy. No, gorszy. Ale pewnie nieraz mu to mówiłeś. No, troszkę ma gorszy, choć ja mam to samo też. Złamany dwa razy, to też mam taką, ale on ma troszkę bardziej. Jego nos bardziej ucierpiał. Ale to Dudzice, takie nosy mamy już po. To jest rodzinne. Ale największe papiery chyba miał Daniel na granie. To muszę powiedzieć. No. Trzeci brat. No. Szeryf bronił, no to już to całkiem inny fach. Ale Daniel miał chyba największe papiery, naprawdę.
tego, co tam dziś wszyscy mówili, jak wyglądał, to na kadry jeździł i długie włosy miał wtedy i bardzo dobrze wtedy grał. Technicznie był, technicznie też super wyglądał, bardzo szybki, jeden na jeden, przebojowy. I wydaje mi się, że on chyba miał największe papiery z naszej rodziny, tak mi się wydaje. No ale jego drogi też inaczej pokierowały. Założyli z chłopakami zespół Hozmortu, zaczęły się wyjazdy, gdzieś tam koncerty, Woodstocki, Jarociny, te czasy, no i na studia i gdzieś się to całkiem inaczej pokierowało. A jakie są teraz twoje fascynacje piłkarskie? Już mi zdradziłeś, no ale może powiesz to jeszcze raz. Chodzi o klub? Tak. FC Barcelona. Taki sam jak twój, no. Też bardzo lubisz Barcelonę, tak więc. Tak. Jak się spotkaliśmy, cieszy się bardzo, że kurczę, dwie Barcelony się spotkały. Nikt ci w to nie uwierzy. Nikt ci w to nie uwierzy. O. No. Barcelona i Lionel Messi, no tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. No. Dla mnie. Mhm. A ogólnie interesujesz się jakby piłką poza meczami, poza treningami? Wiesz, przyjdź do domu, sprawdzasz wyniki. Oglądam spotkania. Staram się na tyle, ile mogę, ale nie jestem jakimś mega fanatykiem, fanem, żeby sprawdzać i nie, mam też jakieś tam inne rzeczy, które lubię robić i staram się troszkę odcinać, ale wiadomo, no. Ta piłka będzie do końca moich dni, zawsze będzie w krwi. No i siłą rzeczy, no nie da się też uciec od rozmów o piłce, o funkcjonowaniu, o meczach. Tak więc śledzę, oglądam, ale nie jakoś mega i nie jestem jakimś mega maniakiem, żeby cały czas gdzieś tam siedzieć, oglądać. Ale jak mam wolną chwilę i sobie gdzieś tam odpoczywam, mam telewizor, to oglądam, patrzę. No Barcelonę to oczywiście oglądam, to jak tylko mogę, to każdy mecz oglądam. Okej, wspomniałeś, że widziałeś galę Ekstraklasy. Zgadzasz się z wyborem dziennikarzy? Tych zawodników, którzy zwyciężyli? Wydaje mi się, że tak. Tak. Z tego, co tam pamiętam, to z tych chłopaków to jak najbardziej. No, jak, bramkarz jak... tam był, Arkadiusz Malarz, zwycięzcą. No to obrońca Krakowia? Tak. Helik? Tak. Super, 8 bramek czy 7 to naprawdę jak na stopera. To rewelacyjny jest wynik. No, nie wiem, czy ktoś, kurde, jeszcze pamiętam, kolega, co jest teraz gra w Turcji, nie pamiętam w jakiej drużynie, Kosanowicz, to też strzelił 7 bramek chyba, czy 6. To był też rewelacyjny wynik, ale Helik 8 bramek, no to super. Nie, no wydaje mi się, chyba najbardziej szkoda było Angulo, no, że nic nie dostał i nie był akurat w tym gronie, no bo też bardzo dużą ilość bramek zdobył, no ale no Calvi to wszystko zgarnął. No, hat-trick. Tak, no ale no wyglądał rewelacyjnie, no jednak kurde, no, tą ligę można powiedzieć wciągnął nosem. A ty miałeś jakieś zagraniczne oferty? Czy w ogóle nie brałeś czegoś takiego pod uwagę? Chyba była jedna zagraniczna oferta, to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Jak na powołania dostałem, wtedy na pocieżówkę żyłem, dostałem powołanie, kadra B to było, kadra B z Aleo Benhakera, pojechałem i potem pojechaliśmy na obóz z Torpedo Moskwa, pamiętam, to była rosyjska drużyna, byli zainteresowani moją osobą, to była jedyne zainteresowanie. Nie wiem, gdzie teraz jest ta drużyna, czy dalej gdzieś tam w drugiej lidze, chyba w pierwszej nie jest, ale to było Torpedo Moskwa i oni wtedy chyba awansowali do najwyższej ligi. Mm-hmm. Ale to było ho, dawno temu. Okej. Niedługo 30. urodziny. Będzie impreza? No, na Białej Sali chyba. Kurczę, coś miało być z żoną. Rozmawialiśmy jakiś dłuższy czas, żeby coś zrobić, tą 30, bo nie, szczerze nie robię żadnych urodzin, żadnych urodzin, imprez, nie robię, nie wiem, zobaczę, no. Miało być, ale byliśmy na wakacjach, teraz jeszcze pojedziemy i chyba nic z tego nie będzie. A, to testy w Barcelonie, tak? No, testy, czekają, no, testy medyczne, dzisiaj śmiałem się, że zrobię sobie zdjęcie i dam. Że na testach medycznych jestem w Barcelonie. Zawsze chciałem tam być, jeszcze nie byłem i
Szkoda, że nie na meczu, ale chociaż będę tam. Jak dolecę i będzie wszystko ok na stadionie i widzę tą Barcelonę, w końcu tam będę. Ja też mam takie szczęście, że wiesz, jestem fanką Realu, a byłam 2 razy na stadionie Barcelony. Ale nie na meczu, także wiesz. A to jednak uważam, że to nie zdrada. Jednak coś to, jak coś z tym Barceloną masz. Nie, no wszyscy jechali, no to ja też musiałam pojechać, no przecież co będę robiła, nie, w hotelu. Wiadomo. Dobra, Bartek, no to kończąc, wszystkiego najlepszego z okazji tych 30 urodzin. No i szybkiego powrotu do Ekstraklasy. Dziękuję ślicznie. I dużo zdrówka. No to najważniejsze, no jak będzie zdrówko, to... To będzie Ekstraklasa. To będzie Ekstraklasa, mam nadzieję. A jak nie, no to... Tu się może spotkam znów na tej niwce i będę tu siedział. Masz taki plan? Nie wiem. Nie zastanawiałem się. Ale fajnie by było. Na pewno fajnie, ale jak to się potem potoczy, jak życie się ułoży. Ale chciałbym jeszcze grać, jak będę. Jak już nie dam rady grać na tym poziomie, gdzie mogę i gdzieś będę musiał potem już na te starsze lata zmienić tą ligę na troszkę niższą. To bym chciał, jak będzie zdrowie, nawet jak będę miał. Nie będę miał brzucha, nie ma szans. Nie ma szans, jak będę tam, będę przed 40 też się będę chciał grać. No. Mam taką nadzieję. No powiem ci, że byłam ostatnio na meczu Beskidu Andrychów. Widziałam twojego kolegę, Tomka Muskołę. Całkiem dobrze sobie radzi. Moskita, nieśmiertelnego? Tak. No, ale... Super szybki dalej. Moskit to będzie grał bardzo długo. Ja już go pamiętam wtedy w Krakowie, jak on wyglądał i jak on bał o siebie. To naprawdę, kurde, rewelacja. Nie? Rewelacyjnie on wyglądał, zawsze dbał o siebie. Zdrowo, ja pamiętam. Myślę, że nic się nie zmieniło. No i to widać. Dawno go nie widziałem, ale domyślam się, że dobrze się prezentuje i dobrze wygląda. Tak on powiedział, jakby w Tajlandii wyrzucili, to on by sobie tam bez problemu poradził. Okay. Tak więc to jest, kurde, no, też bardzo pozytywna osoba. Jak ja go pamiętam w Krakowie, to tyle co przy nim, to się dawno nie uśmiałem, naprawdę. Bardzo zabawny facet. Okej, okay, dobra. No to wielkie dzięki. No i miłego pobytu w Barcelonie. Dziękuję ślicznie. Hej. Hej.